Naszym gościem w dzisiejszym programie jest Teresa Jadwiga Stępień, śpiewaczka operowa. Dobry wieczór. Bardzo mi przyjemnie. Tak przestawiłaś te imiona, jak w ruchu celowo. To tak mi się wydaje. Pani Jadwigo, czy to było tak, że jako mała dziewczynka pani sobie chodziła i próbowała naśladować śpiewaczki operowe, pomijając muzykę rozrywkową? Czy to była właśnie tak od początku taka fascynacja, czy jakoś to później? Szkoda, że nie wiedziałam, że mi pani zada takie pytanie, bo bym przyniosła dowód rzeczowy, to znaczy zdjęcia z przedszkola. Chodziłam do sióstr Karitasu i siostry mnie nazywały naszym małym słowiczkiem. Tak, czyli już przedszkolą, tak. Fascynacja. Jakby się tak ktoś zapytał na poważnie, no to zaczynałam już w przedszkolu. To znaczy marzenia o śpiewaniu. Natomiast... Ale jak one się zrodziły? Nie wiem, że rodzice zabrali do teatru, czy w jakieś takie miejsce? No nie zupełnie, ale w średniej szkole to bardzo pulsowało w różny sposób. Oczywiście tato świętej pamięci miał wspaniały głos natury, natomiast mama wielką wrażliwość, urodę i wrażliwość. I myślę, że jak to pan dyrektor Straszyński powiedział, udało im się. Czyli odziedziczyła pani zdolności po rodzicach? No zapewne. Głos po tacie, a wrażliwość po mamie. A wszystko to z góry. No tak, ale to wszystko od Boga. A gdzie pani szkoliła ten swój piękny głos? 5 lat, 4,5 roku we Wrocławiu. To był wyjątkowy czas. A kończyłam Akademię Muzyczną w Warszawie u profesora Artysza. Natomiast Wrocław wspominam bardzo intensywnie i bardzo podkreślam, że jestem właściwie wychowanką także Wrocławia. Dlatego, że to był niezwykły wydział wokalno-aktorski. Nie tylko na śpiew kładziono nacisk, ale na umiejętności, wrażliwości aktorskiej. I tak prawdę mówiąc, to pewnie dlatego śpiewaczka operowa, jako że reżyserzy lubili ze mną zawsze współpracować, ale byłam wychowanką i nie tylko pana profesora Danielewskiego, ale słynnego także aktora pana Igora Przegrodzkiego, który nie szczędził mi ostrych słów na próbach, a czy koledzy studenci mówili, jesteś jego pupilką, bo nie wrzeszczy na ciebie tak jak na nas. Oczywiście powiem słowami mistrza, że wrażliwości nie można nauczyć. Wrażliwość można rozbudzić, ukierunkować, ale z wrażliwością trzeba się urodzić. Ktoś mi jakieś pół roku temu powiedział, że pozwól sobie pomóc. Double sensitivity and I know how to help you. Oczywiście miał rację, tak mówiąc po cichu. Jestem rzeczywiście podwójnie, potrójnie czy po sześciorka wrażliwa, co bardzo kocha publiczność, ale z tym trudno żyć. A proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja dla śpiewaka, dla artysty, który kształcił się w Polsce, a jest w tej chwili jedną z największych gwiazd europejskich na scenach oper europejskich i nie tylko. Jak to się stało, że pani śpiewa też w operach europejskich? To były zaproszenia, które były kierowane do większej ilości artystów polskich i miałam takie szczęście, że inwestowano w moją osobę. Oczywiście przede wszystkim macierzysty teatr, moim macierzystym teatrem, pierwszym teatrem, to był Teatr Wielki. Wygląda na to, że w każdym razie robimy starania, żeby scena operowa w Warszawie była znowu moim macierzystym teatrem. Nie wiem, czy to się uda, jako że sztuka powinna zwyciężać, ale różne mechanizmy z tym sterują. Miejmy nadzieję, że sztuka zwycięży. Natomiast jak było na zachodzie, śpiewałam przede wszystkim partię Carmen. Cela revendem. Czyli to wymarzone. Ta moja ukochana partia. Był taki czas, kiedy profesor mówił, że na razie Carmen trzeba odłożyć, trzeba popracować nad partiami klasycznymi. Jako że Carmen śpiewasz talentem, myślę, że miał dużo racji. Natomiast zawsze byłam obsadzana właśnie ze względu nie tylko na predyspozycje głosowe, bo to było jakby wtórne, byłam obsadzana ze względu na predyspozycje aktorskie. A na przykład Maria Woceku Albana Berga to bardzo poważna opera, ale bardzo piękna opera. I jakby powiedzieć, nie powiązałam sobie
strun moich głosowych w supełki. A przychodzili dyrygenci i mówili, miałem ścisk w krtani. To było bardzo miłe i bardzo ważne. Tak było w Brazylii, Porto Alegre po śpiewaniu Carmen. Jadwiga na mnie mówili. Ale nie tylko. W Turcji, we Francji, w Rosji. Jest pani obieży światem? Troszkę. Ile obcych języków pani zna? Bo jeżeli się jest śpiewakiem operowym, śpiewa się w różnych językach, pewnie głównie po włosku, francusku, hiszpańsku. Tak. Czy to jest tak, że uczy się pani na pamięć, czy jednak są to... Że zdecydowanie, ale tak. W tym operuję sensie, że... tylko językiem angielskim i to czasami... Aha. Mówiąc, przyznając się bez bicia, kiedy jestem zdenerwowany, to mój English jest poor to explain, ale przyjaciel z Nowego Jorku mówi, don't worry my dear, your English is much better than my Polish. Więc na pewno jest bardzo ważne operowanie języka. Kiedyś uczyłam się języka francuskiego i niemieckiego i włoskiego, ale na habla español. Nie mówię po hiszpańsku, acz pytają się mnie, czy jestem Hiszpanką. Czy wyglądam troszkę? Troszkę. To znaczy, kiedy pracuję nad utworami, bo to prawda, że jestem śpiewaczką operową, bo tam jest możliwość w moim przypadku wypowiedzenia się najpełniej, ale jestem kameralistką. Jestem tak zwaną kamerzengerin, to znaczy staram się łączyć wszystkie gatunki. I filharmonia, i recitale, i utwory symfoniczne. Bardzo dużo tych utworów jest Verdi, Beethoven, Bruckner, Mahler, wiele moich wspaniałych kompozytorów, ale ogromny obszar stanowi kameralistyka. Właściwie od średniowiecza do XX wieku, śmieję się, bo tak mnie... Tak proszę, żebym wykonywała i kiedy wykonuję dane utwory, to na pewno nie zaśpiewam, dopóki nie przetłumaczę wszystkich pieśni, dopóki nie wiem, o czym śpiewam. To jest fundament pewnie, dlatego tak publiczność żywo reaguje bez względu na granice w kraju, w jakim się znajduję i jak śpiewam. I to jest cudowne uczucie, po prostu czyli nieprawdopodobne. Utożsamia się pani ze swoimi tekstami? Tak, zawsze. Tak? Tak. A jak to jest z tą utratą wagi podczas koncertu? Oj, zapewniam, że ona istnieje. Czy to jest aż tak wielki wysiłek, że to jest faktycznie prawdą, to znaczy, że można stać 3 kg kiedy śpiewałam, miałam śpiewać Carmen w Porto Alegre, to przyszły mierzyć kostium. O, jak ciasny do tego drugiego aktu. Ja mówię, nie szkodzi. Będzie w sam raz w trakcie spektaklu, a już czwarty akt to będzie chodził dookoła. Czy tak było? Tak. To jest bardzo intensywna fizyczna praca. Technika oddechu klasycznego, którą powinni używać śpiewacy i w muzyce rozrywkowej, a zwłaszcza w klasycznej, to jest oparta na ciężkiej fizycznej pracy. I to, jak się śpiewa spektakl operowy, proszę zapytać pana Wiesia Ochmana, to tak jak on twierdzi, że po spektaklu w głównej roli, kiedy wypowiada swoje amplua, traci około 3 kg, bo to jest, jak powiedział pan Ochman, o ile dobrze pamiętam, to jest porównywalne z pracą hutnika w czasie zmiany nocnej. Około 3 kg można stracić. Ja po Carmen tyle traciłam. Niech panie nie wierzą, że my potem zostajemy bardzo szczupłymi osobami, dlatego że po spektaklu się tak strasznie chce jeść, że się natychmiast nadrabia. To teraz chwila przerwy, muzyka, za chwilę wracamy do rozmowy. Mamy tutaj... Piękny rysunek. Tak, tutaj jest płyta, pieśni sefardyjskie. Dzieci namalowały, słuchając Nascimento de Abraham, narodziny Abrahama, namalowały taki piękny rysunek i przyznam się, że miałam dreszcze, kiedy usłyszałam, że ta projektant dał takie zadanie dzieciakom, bo cóż polskie dzieciaki mogą wiedzieć na temat religijne, tak jak jest to w tradycji żydowskiej, bo pieśni sefardyjskie to są pieśni Żydów hiszpańskich. Ja myślę, że my
inaczej dojrzewamy i inne pojęcie mamy o religii niż dzieci żydowskie. Niemniej jednak wydaje się, że trafione zupełnie w dziesiątkę wyobraźnia dziecka jest rzeczą nadzwyczajną, najcudowniejszą na świecie. Dlaczego zdecydowała się pani zaśpiewać te pieśni? Nie wiem, pani się pyta jak ambasador Stanów Zjednoczonych, dlaczego? A dlatego, że dlatego, są piękne? Dlatego, że są piękne, dlatego, że są serca, dlatego, że dotknęłam, miałam szczęście dotknąć kultury hiszpańskiej. Śpiewałam pieśni od XIII wieku, od Cantigas de Santa Maria na cześć Najświętszej Maryi Panny, króla Alfonsa X Mądrego. I potem Villancico z renesansowe, a potem z fortepianem. I ktoś się mnie, mój przyjaciel Jacek Urbaniak zapytał się, Jadziu, nie zaśpiewałabyś pieśni sefardyjskich? Na początku, w 1994 roku, to było 5 pieśni na cały koncert. To była taka przygoda mała, ale potem to się rozrosło do ogromnych rozmiarów, moja przygoda sefardyjska, i był spektakl oparty na pieśniach sefardyjskich, którego byłam producentem i inicjatorką, ale on miał specjalne przeznaczenie dla ludzi odchodzących na raka. To przeznaczenie było piękne i ludzie, którzy słuchali i którzy uczestniczyli w tym święcie, to były dwa spektakle na Zamku Królewskim, mówili, że nad publicznością unosiła się atmosfera metafizyczna, jakieś iskry latały i nie mogli oddechu złapać. To rzeczywiście było bardzo piękne przedstawienie. No i potem moja firma, w której mam szczęście gościć i zainicjowała naszą współpracę właśnie od tej płyty. Ta płyta ma ogromne emocje, ponoć się świetnie sprzedaje. Ale ukoronowaniem była gala Fryderyki. Dokładnie. Tam większość artystów z dziedziny rozrywkowej, to znaczy, ponoć właśnie jedyną śpiewaczką klasyczną występującą. Nie pana, oczywiście. Jedyną. Ale to nie była taka zupełnie poważna muzyka. Ci, co oglądali, co słuchali, tym bardziej szok był wielki, dlatego że śpiewałam a cappella, czyli w ogóle bez instrumentu i potem z perkusją. Dlaczego pieśni sefardyjskie? Bo są przez serce przechodzące. Dobrze, a w jakim języku? Ladino. Ladino to jest język staro-hebrajsko-galicyjski. Jako że Hiszpania składa się z wielu krajów, to moje urocze rozmówczynie na pewno wiedzą. I to jest bardzo ważne, że właśnie tam była kolebka. Toledo to była stolicą sefardyjską. Ale kto pani tłumaczy w takim razie te teksty? Wielki przyjaciel, cudowny znawca kultury iberyjskiej, poeta, tłumacz, laureat wielu nagród, również i panu, pan Carlos Marodan Casas, który jest alfą i omegą w inspiracji oczywiście, i to dzięki niemu powstała dramaturgia płyty, wybór tych pieśni, i jakby on otworzył mi możliwości, w sensie wskazał, że pieśni sefardyjskie to jest cały ogromny obszar basenu śródziemnomorskiego, więc mogą panie usłyszeć wpływy i Salonik, i Marokko, i orientalne, i żydowskie, zaśpiewy kantorów hiszpańskie też, powiedziałabym, i sentymentalne, smutne, radosne i rozpasane. Też. Trzeba mieć serce do tych pieśni. Tylko, to przede wszystkim. Jako że pieśni sefardyjskie dla mnie absolutnie to jest tekst. Jako że notacja powstawała dopiero w XIX wieku. Notacja muzyczna, a tak to, jak to moja przyjaciółka z Nevady powiedziała, powiesz, bo śpiewałaś taką pieśń, którą moja babka śpiewała mojej mamie, a potem moja mama śpiewała mojej mamie. Sefardyjczyk Gerardo Hedabend, który też śpiewał w spektaklu, powiedział, o, to śpiewała mi ciotka, albo tam jeszcze jakiś wujek. To były przekazywane z pokolenia na pokolenie. U nas w tradycji polskiej to nie jest tak często niestety spotykane, a to jest wielką mocą każdego narodu, prawda? I to są rzeczy. Jestem człowiekiem szalenie szczęśliwym i czuję się właściwie wybranym, jako że jak to rozmawiałam z protektorem, ambasadorem Hiszpanii, a czy myślisz, ekscelencjo, że w sali kongresowej pośród tych 3000 publiczności ktoś znał, chociaż jedna osoba znała Ladino? Nie. No to jak myślisz, co to znaczy, jeżeli reagowali jak dla Tiny Turner? Pani Jadwigo, dziękujemy bardzo za interesującą rozmowę. To wszystkim polecamy naprawdę. Było nam bardzo miło mieć takiego mniej, nie mniej. Gościa. Z takim serduchem.
Ale nie tylko sefardyjskie z takim serduchem. W operze też obiecuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobrej nocy.